halo, kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii, z wyzwania Not Super. So Jesteśmy tutaj u naszej rodzinki. Słuchajcie, teraz znowu zmiana kamery w inne miejsce. słuchajcie ja już się nie mogę zdecydować, czy nagrywać z kamerą, czy bez jak z to, gdzie ją ustawiać? Mam nadzieję, że słuchajcie, przy tym zostanę, bo jest mi chyba tak najwygodniej, bo z tym green screenem to powiem Wam, że jest więcej zabawy niż, niż ja mam na to czasu, tak naprawdę. Także fajnie by było, jakby teraz to wygląda. Dobrze, będę po prostu tutaj do Was odwracać głowę, jak będę chciała do Was mówić. Także kochani, jesteśmy w nocu, Bery i jest aktualnie 6 szósta... Rano, no i oni wszyscy jeszcze śpią. A sobota jest, młody do szkoły nie, pój nie pójdzie. Spójrzmy tutaj na ich kalendarz. Tutaj są urodziny dopiero w piątek. Kogo? Urodziny małej. Właśnie, czy ja wam pokazywałam małą w kasie? Hm. Słuchajcie, nie pamiętam. Dawno nas tutaj nie było. W ogóle mamy sąsiedzką e, bójkę. Dawno nas tutaj nie było. Strasznie tu jest ciemno. Czemu tu jest tak ciemno? Ja bym sobie pozapalała, jednak. Wszystkie światła, włącz wszystkie światła, ale i tak jest ciemno. Nie wiem, można tylko, że takie czarne tutaj, te wszystkie meble. E, Także niech oni się wyśpią. Ja małą chyba ogarniałam w kasie, ale czy ja wam to pokazywałam? Kurczę, nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam, we, więc może wejdziemy sobie, zobaczymy. Może mi się przypomnieć, czy wam pokazywałam, e, czy nie, jak już w tym kasie będziemy. Czekajcie, Marcel wstał. Marcel, Marcel. Marcel już je torta o szóstej. A tu młody się bawi, patrzcie, co za ranne ptaszki! Ale tobie chce się siku, kochany. Chodź, no tutaj zrób sobie. Ktoś dzwoni do naszej Zurinki. Zurinka śpi. Zurinka jest teraz też gwiazdą, słuchajcie, w. Oj, nie przeczytałam. W. Taz do młodego w serii, w odcinkach z tego, jak zamknęłam swoich ikonicznych simów w podziemiach i jednym właśnie z ikonicznych simów jest Zuria, ja także zapraszam Was serdecznie, bo zamknęłam ich w podziemiach i sobie tam po prostu żyją i też nie żyją, bo nie wszyscy już żyją, <grym>, tak, ale Zuria żyje, Zuria żyje. Gratuluję zdobycia tej świetnej posady. Aha, bo my jakieś tak zajęcia pozaszkolne sobie ogarnęliśmy. Marcel, jak Ty się najesz, Ty, no jedz, 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 jedz. Czy ty idziesz dzisiaj do pracy? Tak, idziesz za 4 godziny, masz pisanie książek dopiero zaczęte, ale ja bym chciała jednak, żebyś ty tutaj trochę ogarnął. Mam nadzieję, że słuchacie, że nie będziecie w tle słyszeć mojej pralki, bo ja mam wrażenie, że ona zaraz wyjdzie z tej łazienki, ja nie wiem na ile ja to wirowanie tam dałam, ale chyba nie dużo. tak jak zawsze, a po prostu mikstura odprężająca, kto to zrobił? Czemu nie mogę stawać do wyposażenia? Nie posiadamy tego produktu, pr, pr, czego? P... Obiektu. <laughs> Obiektu nie posiadamy. Dobra, Zuria, Ty już też możesz w sumie wstać. Muchy tu latają oczywiście. Pozbądź się much. Tutaj mamy te zadania od kosiarza. Jeżeli chodzi o te moje odcinki z tymi zadaniami od kosiarza, to powiem Wam szczerze, że tak jak wiecie albo nie wiecie, zapraszam Was na mojego Instagrama i też TikToka, bo tam nagrywałam i TikToka, i, i Shortsa i w ogóle tam coś tam wszystko wszędzie. Boże, te muchy ją tutaj obsiadły. To mi nie działało, to te zadania, a te wydarzenia od tego kosiarza, choć no tutaj jeszcze, poczekaj, mm. nurki po składniki, nie działały mi wydarzenie tego kosiarza, więc z tego drugiego tygodnia nie nagrywałam i słuchajcie, potem już mi zaczęło działać, po aktualizacji mi nie działało, dopiero zaczęło mi działać, jak coś tam wyjęłam, słuchajcie, jakiś folder z, z modów, nie, nie z modów, z folderu, z Simsami. Nie wiem w sumie, czy to było w modach, czy nie. Znaczy, nie wiem. Na Discordzie u mnie dziewczyny pisały, że muszę to wyjąć i od nowa odpalić grę. I to zadziałało, za co serdecznie dziękuję, oczywiście. I czekajcie, bo mnie denerwuje tutaj ten kosz. Weź, idź, wyrzuć te śmieci. A Marcel co robi? Więc nie wiem, może tutaj byśmy sobie ogarnęli, bo trzy ryby, jeszcze dwie byśmy musieli złowić. Zurią byśmy złowili. Mamy dwie rośliny do, do nawiezienia. Tutaj mamy coś, co to w ogóle jest za krzak? Bonsai. Jego możemy nawieźć, ale Marcel chyba nie może. Nie, Marcel nie może, Zuria może nawozić. Także choć z tartą wyrzuconego jedzenia nawieziemy. Ale chyba nie mamy do jakiegoś drugiego tutaj krzaka. Czy ty masz coś w wyposażeniu? Jakieś. Coś, no mogła tutaj jakąś fasolę. Mamy to, choć zasiejesz, to spróbujemy sobie może tutaj to ogarnąć. Bo chciałabym tak, szczerze mówiąc, te nagrody tutaj mieć. Marcelo, co ty tutaj kombinujesz, chłopie? Weź, yy, ty tu zostaw. Zostaw to, choć i zrób sobie siku. Nie najadłeś się tym tortem, widzę. Usiądziesz sobie tutaj i może byś pisał książkę wróć do pisania, drugie życie mojej żony oczywiście możecie dalej pisać w komentarzach tutaj pomysły na tytuły, które ma dla, dla książek, które Marcel ma pisać będzie pisał, młody słuchajcie robi lekcję okej okay. my z Urio musimy zbierać też punkty tutaj zachowaj się obok kogoś złośliwie żeby wykupić resztę cech sprzątnąć coś i zjeść chyba chcesz no to będziesz jadła teraz, czy ty to nawiozłaś? Tak, jedną roślinę nawiozłaś, a czy nawiozłaś na wo... Na, na wo na, nie wiem, dobra, nieważne. Weź y, zjedz sobie i pójdziesz łowić ryby, tam jeszcze mała jest, śpi do ogarnięcia, niedługo będzie. Marcel? Dobra, nie odebrałam, ale to pewnie znając życie jego żona. Chodź, idź na ryby. A nie zaliczyło ci się, że zjadłaś? Kurde, no, dobra. Dzisiejsza poczta została doręczona, aż się boję bo to pewnie są rachunki, ale mamy 4000, więc nie powinno nam zabraknąć e, tu chyba tu jest nasza opiekunka, znaczy naszych dzieci patrzcie, czego nam coś przyniósł, tutaj jakiś prezencior a gdzie mamy skrzynkę? ja już nie pamiętam, tu nic, a tu jest, bo u nas taka ciemna, nic nie widać e, weź, poproś o biulet, o wymianę biuletynu przeczytaj biuletyn, weź pocztę, chodź, no tutaj Dobra, on ma jeszcze. Aha, on musi. Kurczaki. On musi iść do pracy, idź. iść do pracy, Marcel. Zuria, jak ci tam idzie łowienie? Chyba nie idzie. Który ty masz poziom? Yy... Marcel jest teraz w pracy. Szefowi zapewne nie spodoba się, że Marcel. Nie, nie masz nie opuszczać pracy. Ej, masz iść do pracy, halo, idź do pracy. Córka Marcela dzwoni. To, to kto w końcu dzwoni? Szef czy córka Marcela? Hej, podobno Nate Adler się z tobą przyjaźni No ale Nate to nasz syn, tak? No, no przyjaźni się Mała wstała Mała wstała I co tam? Ty już umiesz sama tu ptać? W ogóle higiena ci Marcel, czy ty idziesz do tej pracy? Już nie gadaj z tym szefem Nie, Marcel nie opuszcza pracy Przecież on idzie, poszedł Weź pracuj ciężko Chodź tutaj, malutka, ja ci zaraz... a poczekaj, tutaj był tort. No, 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 to chodź, no, tutaj podejdź i weź kawałek. Co to jest? Aha, to jest ten mod na robienie siku i kubkę. Wszędzie, gdzie, gdzie się da, w sumie wiecie, yy, nie trzeba chodzić do krzaka ani do toalety też, ale kucurek, gdzieś ty tu wlazł. Yy, w sensie, wiecie, może, może Sim zrobić siku albo kupę gdziekolwiek chce, nie musisz do łazienki, nie musisz do siku krzaka. Tylko właśnie nagrywałam kiedyś shortca, wejdźcie sobie na kanał, zobaczcie i TikToka, yy, tam będzie link. Zuria, ty wyglądasz trochę jakbyś była w ciąży, o co tu chodzi? Nie, nie jest. Udało ci się coś złowić, dobra. Jedną ci się udało złowić, więc daj jeszcze jedną. Młody jest smutny, bo yy, zraniony. Po czymś takim nie będzie łatwo się podnieść. Daj, to został naprawdę zraniony? A dlaczego? Kto cię zranił? Poczucie zranienia przez kogoś w pobliżu? A ty jesteś umorsana i porzucona. No nie, no tata, poszedł do pracy. Zjedz sobie torcika, mama cię zaraz. Umyję. Dobra, te ryby nam się zaliczyły. Który ty masz poziom? Ósmy, prawie dziewiąty. Dobra, czy możemy jeszcze coś nawieść? Mm, nic nie możemy. Dobra, a czy on odebrał tą pocztę? Chyba nie, bo ja mu cofnęłam. Możemy rozmnożyć żabę, obojętnie słuchajcie, z czym. Tu mamy jakieś zabawki, a ten biuletyn jeszcze bym chciała. Poproś o wymianę, ale wymianę? To, to tak miało być? Słuchajcie, nie wiem. Tutaj nie mam żadnej właśnie tej interakcji z tym biuletynem w telefonie. No trudno. Nie wiem. E, dobra, trzeba chyba młodą wykąpać, także chodź tutaj. A ty już tu jesteś, ale stoisz i nic nie robisz. Przygotuj Simce o imieniu, tak. W ogóle to jest taki syf. Że masakra, nie wiem, słuchajcie, czy ja się z tym wszystkim wyrobię, żeby ogarnąć Musimy to wędkarstwo na, czwórk, na dziesiątkę wytwarzanie, jeszcze musimy na dziesiątkę No i musimy, yy, musimy, musimy też wykupić cechy dla Zuri, a brakuje nam dosyć punktów Czy Zuria i Riley mają surową... Nie wiem, dobra Jak tak im wyszło Tak, masz brudną kuwetę, idziesz po młodą? Chyba tak Także dobra, ona ją będzie kąpać. A ty co robisz? Jak się czujesz młodzieńcze? A ty lub widzę, że tutaj się lubisz bawić przy tym ognisku. A tutaj? A ty masz jakiś znajomych w ogóle? Masz tutaj jakiegoś Alonso. No to zaproś go tutaj. Yy, pobawicie się trochę. Zostaw, tak siedzisz sam ciągle, w bidoku. Marcel dzisiaj przyniósł do domu 913, czyli niewiele. Marcel, jak ty się czujesz? Chciałabym, żebyś tutaj przejął dom. A Zuria, żeby mogła. Y, I połowić ryby i pospełniać te swoje pragnienia. Patrzcie, to brunny talerz na kiblu, brunna kuweta, śpi pomiędzy tym wszystkim kot, azuria kąpie, bąbelka. No, po prostu hit. Marcel, sprzątaj, sprzątaj. A ty zaprosiłeś Alonzo? Alonso przyjdziesz? Pokaż skubwi do kamery. A jest już Alonso u nas. No to dalej gadajcie, chłopaki. Opowiedz coś tam głupawą historię, poproś o, poproś o rady dotyczące pisania na klawiaturze, wygłoś mowę zachęcającą, rozmawiaj o zabawkach, rozmawiaj o rodzeństwie. Powiedz, że masz młodszą siostrę. Idźcie się tutaj pobawić. Baw się z Alonso. A ty, jak się czujesz? Dobra, ty nawet nie tak źle, więc będziesz mogła przyjść się może tutaj. Co to takiego, co to takiego, co to takiego. A Zuria, musisz skorzystać z toalety. Marcelo, Marcelo się czuje super, tylko ja bym go, słuchajcie, przebrała. Zmień strój na ten. No dobra, słuchajcie, Zuria korzysta z toalety. Tak, weź yy, sprzątnik kuwetę, to może ci się zaliczy tutaj to pragnienie sprzątnąć coś. Jest to by ta charyzma, poczta, to może będzie ten biuletyn, choć tutaj weźmiesz pocztę później. A Marcel. Marcel, ja chciała, żebyś ty tutaj może jeszcze hmm, kolację zrobił, na przykład dzieciakom podaj kolację i zrób na przykład dyniowe noci, tak wiecie, jesiennie. Chociaż u mnie, słuchajcie, dzisiaj ma być 21 stopni, także mega, mega, mega się cieszę, bo ja uwielbiam, jak jest ciepło. Nienawidzę jesieni, po prostu nienawidzę jesieni. Dla mnie to jest dramat. Jesień to jest najgorsza pora roku, także cieszę się, że będzie dzisiaj cieplutko. Ej, patrzcie, zostawiłam tutaj ten fotel, nie? Bo on tutaj stał, musiałam go przecieść. Dobra, daj. A czy ty masz nocnik w ogóle? Wdawało mi się, że gdzieś... A tu stoi. Czemu on tak stoi tutaj na uboczu? Daj go tutaj, o, na przykład. Chodź, a nie możesz sama korzystać. No to czekaj, Marcel ci pomoże. Ucz simkę korzystać z... Dobra, zaliczyło się. I obraź Simę o imieniu Tom. A jest tutaj gdzieś Tom, że ona chce go obrazić. Z tym ma tutaj spinę. Czas wydać siódme poty. Lubi pracować nad sprawnością fizyczną. No pewnie. Czy jest gdzieś... Tom. Kurczę, Marce i Rali mają surową dynamikę. Czemu? Yy, weź go tutaj za bo ja bym się chciała z nim trochę pokłócić. Teraz do mnie tego ktoś dzwoni. O, chcę przyjść do ciebie. Ale kto to jest? Nie, ona jest za stara. Nie ma sprowadzania jakichś starszych, znajomych. Patrzcie, ona ma w znajomych. On ma w znajomych Misia z tego. Zabawkę. Tom nie ma ochoty przyjść. No w sumie to ok, rozumiem. Nie dziwię się. Ale ty chciałaś być dla kogoś niemiła. Choć jeszcze połowisz te ryby, idź na ryby. A z tej skrzynki wyjęłaś w końcu? Tak wyjęłaś, to czytaj to. Albo dobra, niech tą rybę jeszcze złowi. A nie, nie musi łowić. Dobra, to niech chociaż dziewiąty poziom wbije. Zobaczymy, czy da radę. Czy ty ją uczysz korzystania z talety? Tak, ty masz w ogóle marcel jazdy konną na trzecim poziomie. Wow. Musielibyśmy też iść z Zurią trochę posprzedawać, ale na razie mamy kasę, więc, więc nie jest to aż takie pilne. Tego teraz nie możemy nawozić, a to też nie kurczy, czy my nie. Mamy tutaj żadnej innej rośliny. Kiedyś mieliśmy, ale. Hmm. Ale ja to chyba wszystko pousuwałam. Bawisz się z tym kolegą, czy się nie bawisz? No weź tutaj, rozmawiaj o ciepłej pogodzie. Chociaż już jest po 21, on może by musiał iść do domu. Ale pobudujcie razem rzeźbę bez piasku. Co ci, z, z czemu jesteś rozgniewany? Pacnięcie. Jakieś robal cię pacnął, tak? A młoda jest głodna. Marcyla, ty zrobiłeś to jedzonko, czy nie? Pokaż, otwórz mi tą lodówkę. Halo? Otwórz. Mamy warzywnę, coś tam, kaulę. Czy Ty sobie możesz to wziąć? On chyba nie wziął tej kolacji, nie zrobił w sensie. Nie, nie, nie szukamy miłości. Masz już dziewiąty poziom, nie, jeszcze chwilkę. Rozmnożymy sobie żabkę, OK. Dobra, mamy dziewiąty poziom, kochani, także już ostatnia prosta do, do dziesiątego poziomu. Dawaj, jeszcze to wytwarzanie. W tym tygodniu dalej pracujemy nad umiejętnością ogrodnictwa. Zacznij także zbierać punkty satysfakcji, przydadzą Ci się później. Ambrozja wymaga kreatywnego podejścia do roślin, więc w tym tygodniu zdobądź też sadzonkę lilii i lwiej paszczy. Zajrzyj do parku kwiat magnoli w Wierzbowej Zatoczce, by znaleźć te dzikie rosnące rośliny. Czyli co, przyrządź posiłek mając co najmniej czwarty poziom? Osiągnie cel aspiracji, za przyjaźń. Kurde, jakie tu są ten? Ale tu możemy odebrać już te portki, chociaż one mi się nie podobają. No ale to co, odbierz. Te tradycyjne gotyckie dżinsy stanowią idealne połączenie mroku i stylu. Super dzięki. I coś tutaj mamy jeszcze księgę jakąś, tak? Nagroda została odebrana. Ogrodnictwo tom drugi. No dobra. Eee, Okej. Okay. Trzeci tydzień mamy za 8 godzin już. Okej, okay, dobra przyjaźń. Mhm. Czyli w sumie. No to chodź, przyrządzimy posiłek, bo Ty czwarty poziom na pewno masz, podaj kolację, no i zrób może gulasz obozowy, bo słuchajcie, oni to wiecie, w gotowanie to tak nie bardzo, czy młoda tam sobie je i je, to możemy to schować do lodówki, weź może tutaj kotkiem się zajmij, zaproponuj przynieść, bo widzę, że on jest samotny. Wygłóź kazanie o... Nie, myślę, że oni nie będą wygłaszać mu kazań. Babsiek z kazikiem laserowym. Ty się tutaj bawisz z tym kolegą? Nate, halo? Nie mogę na ciebie przeklikać. Okej, okay, gdzie jesteś? A myjesz sobie rączki? Proszę, czy ty możesz... Możesz sprzątnąć kuwetę, także zrób to. Młoda, znajedzona, pięknie, ładnie, więc myślę, że Marcel może jej tutaj poczytać do spania Zuria, Zuria gotuje, może jej się to zaliczy Zaprzyjaźnij się i wejść w, w interakcję z brocznym kosiarzem to byśmy chyba ten musieli gramofon czy ten, coś tam jak to się nazywało dobra, zjedz sobie to do lodówki pobierz sadzonkę rośliny no to choć pobierzemy tutaj mm. nie możemy sprzedaj, sprzedaj, zbierz cały plon nie, musielibyśmy może do tej wierzbowej zatoczki iść. Czekajcie, a ja zobaczę ten sprzęt do wzywania mrocznego okosiarza. Czy my to możemy tutaj kupić? Mrocznofon, tak. Postawmy to u młodego, ale może zmieńmy kolor. Na biały na przykład. No i wezwiemy tego rocznego, przyzwijmy rocznego kosiarza. Słuchajcie, mroczny kosiarz to jest już chyba naprawdę bliski przyjaciel naszej Zuri i może to nią powinnam ogrywać to wydarzenie, bo ona już tyle razy umierała w simsach, że no chyba jest najbardziej odpowiednią simką. Ale poszłam do ćwierów. Tak, matę do jogi, miałam jej jeszcze kupić. Czy ja mogę wejść, nie wydupi mi tego wydarzenia, jak wejdę do kasa i w ogóle. Bo Aha. ostatnio właśnie po wejściu do kasa straciłam te wszystkie z zadania z wydarzenia. Mata instruktora, mata do jogi. Tak, miałam już dawno kupić tomatę i zapomniałam. Tutaj może gdzieś przy, przy morzu, przy wodzie i postawimy tomatę. Oczywiście musi być. Znaczy no, nie musi, ale chciałabym, żeby była czarna, tylko mi się nie podoba ta. Może tą. Ale to jest chyba ta dla instruktora, nie? To też jest instruktora. O, dobra. Coś takiego. Chodź sobie tutaj, chwilę poćwiczysz i w tym czasie. A jest, dobra, już jest mroczny, widzę go. Widzę, widzę, siema. Siema kolego. Romantyczne, nie, wesołe, wesołe zapoznanie. Zaprzyjaźni się i wejdź. Tak, tak, tak. Myślę, że im to pójdzie szybko, bo oni się już, słuchajcie, znają. Chociaż widzę, że tutaj mają interakcję poznania się. Kosiarz jest twórcą. W właśnie, wręczymy mu, słuchajcie, świecę. O nazwie. Niebo. O nazwie niebo. Będzie chyba pasować. Co myślicie? Okej. Okay. Proszę bardzo. Tak, to dla ciebie. Jezu, fajne by było się na miniaturkę, ale jest tutaj mega ciemno. Podoba ci się? Zobaczymy, czy mu się, słuchajcie, spodoba. I co? Nie wiem. Popraw humor. Nie będziemy z nim walczyć. Chociaż mogłybyśmy tutaj być dla niego też trochę, ale nie, bo my się mamy z nim zaprzyjaźnić. To ja nie będę dla niego nie romantyczny, nie zabawny, wygłupy, parodiu innego Sima. No zobaczymy, czy uda nam się to tutaj zrobić. Mała, ty nie śpisz, przecież ojciec miał ci czytać. Halo. Co tutaj masz Podnieś. No weź ją tutaj, daj czytaj jej. Zajmij się dzieckiem, bo my tutaj mamy. już spać, czytaj. Bo my, ale nie może, czemu? A ty możesz tutaj przyjść? No, i ja to chyba będę musiała, słuchajcie, sobie poprosić nawiązanie związku, para, para, sama ogarnąć wszystko, bo byłby za długi ten odcinek, plotkuj, jakbyśmy te wszystkie zadania musieli tutaj z kosiarzem zrobić. A ty młody? Ty młody też byś mógł iść spać, bo jest trzecia w nocy. Marcel, ty też idź spać, a twoja żona tu trochę się zaprzyjaźni z mrocznym kosiarzem. Zuria czuje się zbyt żałośnie, by opowiadać dowcipy. Zobaczcie. Wręcz mu zabawny e, prezent, e, przyjazne pogawędka. Pokaż zdjęcia. Mało mamy tych e, interakcji. Zostaw tej kobietę, ten parasol. Weź się z nim za przyjaźni. Nate czuje, że rusza mu się ząb. Pokaż się, Nate. To idź spać. Śpi. Czemu on nie może iść spać? Czyż miałeś iść spać? automatyczne, ale znowu będzie ciemno, trudno. Idziesz do tego mrocznego? Już się w ogóle jasno robi. Zuria jest zmęczona, a ja ją znowu męczę. O, teraz może będzie lepsze światło? Też lipa. I ona z tą dupą gołą. Nie. Zuria, czy ty się ubierzesz? Ona wiecznie chodzi tutaj. W stroju kąpielowym. Dobra, widzę, że podobał mu się nasz dowcip. Przyjazne, pasji. klotka. O miejscowych łowiskach z nim porozmawiaj. Udziel porad dotyczących naprawiania. Weź się, przebierz proszę cię. Dziecko kochane. Będzie trzeba z nią poćwiczyć tą jogę, naprawdę. Chodź tutaj, Kościusz, poproś o wspólne spędzenie czasu. Kiedy wy się tutaj zaprzyjaźnicie? Rozmawiaj o majsterkowaniu. Czekaj, żeby on na mnie uciekł. No i już ucieka. Resetuj obiekt, nigdzie nie pójdziesz. On na szkod się pojawił. Zapytaj, jak minął dzień. Przed. No nie. No wracaj. Gdzie on jest? Wracaj. Zaproponuj wizytę z noclegiem. Kosiarz. Proszę bardzo. Tak, zaproponuj mu wizytę z noclegiem. No dobra, widzę, że wszyscy słuchajcie. Ale dlaczego ona... Poproś o fiszki. Witaj roku, mój stary kolego. Z tym zaprzyjaźnia się z brocznym kosiarzem. Super. Dobra, kochani. Czemu ona nie może iść spać? Teleportuj się tutaj. Czy mi się tutaj pojawisz? No i się zacięło. Ja nie zapisywałam gry. Mam nadzieję, że zaraz. Dobra jest, że zaraz się odetnie. Weź no mi to tutaj. Czy teraz ty się będziesz mogła położyć już spać? Proszę cię, śpi. Nate, ani w ogóle słuchajcie, jak ich nie przypilnuję... Oni teraz sobie wielce drzemią. Jak ich nie przypilnuję, to oni się spać nie położą. A ty młode, ty też jesteś średnio wyspany. Weź kąpiel sobie z bąbelkami. Ale wiecie co? Wydaje mi się ogólnie, że te zadania można też wykonywać jakby do tyłu, że jak jeden tydzień się skończył, bo ja tak sobie zrobiłam z tego pierwszego tygodnia zadania w drugim tygodniu. Czyli że jak jeden tydzień się skończył, to i tak w tym drugim, w tym kolejnym, no na moim przykładzie w tym drugim zrobiłam zadania z pierwszego. Tygodnia. Także wydaje mi się, że możemy to do tyłu sobie jeszcze uzupełniać. Także fajnie, ja sobie mam nadzieję to tutaj ogarnę te zadania, bo już za 8 godzin mamy kolejny tydzień. Ja nagrywam w. Wtorek. Znaczy tu na kamerkę, na małą. Mamy wtorek, także no nie wiem, słuchajcie, kiedy pojawi się ten odcinek. Ale teraz będziemy sobie kończyć. Mamy jeszcze jeden poziom łowienia do ogarnięcia. Chciałabym to ogarnąć poza odcinkiem, ale nic nie obiecuję, bo nie wiem, jak to wszystko się potoczy. Zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo słuchajcie, jak ja widzę te wyświetlenia ostatnio Simsów, to powiem Wam szczerze, że. Nie chce mi się aż tak nagrywać, jak wcześniej mi się chciało. Bardziej teraz idę w gry na drugim kanale, na który Was chyba też serdecznie zapraszam. Ale no to nie jest tak, że jakby rezygnuję z kanału Simsowego, bo nie rezygnuję. Ale myślę, że no po prostu. Póki te wyświetlenia będą jakie są, no to nie będzie mi się chciało, tak wiecie, codziennie siadać do tych simsów i nagrywać. Także zostawcie łapkę w górę subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko i pa pa.